Adam Michnik w wywiadzie dla Gazety Wyborczej broni Kościoła i przekonuje o jego korzystnej roli dla społecznej moralności. Gdy wyobrażę sobie Polskę bez Kościoła, to mam czarny obraz. Nasze życie byłoby o wiele uboższe w sferze etyki. Zaproszony do udziału w audycji na Facebooku, Michnik rozwija tę myśl. To miejsce, gdzie Polak katolik dowiaduje się, co niedziela, gdzie zło, a gdzie dobro, gdzie może posłuchać o sensie życia, o sensie cierpienia i o sensie śmierci. To jest Kościół. Jednocześnie Michnik wypowiada się bardzo krytycznie o dzisiejszym polskim kościele. Kościół jakby mentalnie wszedł w buty późnych lat 30. To znaczy tego czasu, kiedy Europa brunatniała. Każda okazja jest dobra, żeby czegoś żądać, kolejnego przywileju. Religia na maturze, religia w świadce, religia przy każdym święcie państwowym. Źródłem kryzysu w kościele jest ta nieopanowana pazerność po prostu. Na wszystko, na dobra, na pieniądze. I wtedy hulaj dusza, piekła nie ma. To może być z ubekiem, to może być z agentem, to może być ze złodziejem, z gangsterem, byle była kasa. A zatem, jeśli dobrze rozumiem Adama Michnika, Kościół mentalnie ciąży ku faszyzmowi i skupia się na pozbawionej skrupułów walce o przywileje i pieniądze. Rodzi się więc pytanie, w jaki sposób tego rodzaju instytucja może skutecznie wzbogacać nasze życie w sferze etyki? Czy formacja tak głęboko zdemoralizowana może kompetentnie nauczać, gdzie jest zło, a gdzie dobro? Czy może wytworzyć jakikolwiek wiarygodny przekaz moralny? Wiarygodność moralną zyskuje się poprzez przełożenie deklarowanych zasad i norm na własną praktykę. Tymczasem Kościół swoją praktyką dowodzi, że jeśli zna jakieś normy i zasady, to nie potrafi lub nie chce z nich korzystać. Postawa Kościoła katolickiego jest ważnym i wymownym przykładem nieskuteczności moralnej chrześcijaństwa. Ta autorytarna i zhierarchizowana religia z centralną ideą posłuszeństwa Bogu przez stulecia skutecznie wspierała hierarchiczno-autorytarny model organizacji społeczeństwa. Przynależność do społeczności i akceptację rządzących nią zasad gwarantował chrzest, obowiązkowy i nieodwołalny. Tych, którzy odrzucali chrzest przez niedowiarstwo czy herezję, zabijano. By uzasadniać te zbrodnie, Kościół demonizował i odczłowieczał heretyka. Był on uważany za deprawatora duszy, tak jak choroba dla ciała, i porównywany do dżumy, trucizny, nowotworu, trądu. A jego marginalizacja ze społeczności ludzkiej była wyrażana przez przypisywanie mu szaleństwa lub porównywanie ze zwierzętami. Papież Innocenty III uważał, że heretycy zasłużyli na śmierć, ponieważ, jak to ujął, zdradzili Chrystusa. Zażądał, by król Francji podjął krucjatę przeciw Albigensom, która doszła do skutku w 1209 roku. Przeprowadzono ją z niewiarygodnym okrucieństwem, które sięgnęło zenitu po zajęciu Carcassonne, gdzie dokonano straszliwej rzezi mieszkańców. W roku 1244 w Monségur 200 zatwardziałych albigensów spalono żywcem na jednym gigantycznym stosie. To tylko niektóre z konsekwencji, jakie przyniósł zaakcentowany w Nowym Testamencie nieprzyjazny podział na swoich i obcych, o którym opowiedziałem w materiale Wykluczenie jako istota chrześcijaństwa. Odwołując się do faktów, trudno przekonywać, by ten plemienny podział wzbogacał czyjekolwiek życie w sferze etyki. A jest on nie tylko jądrem chrześcijaństwa i innych monoteizmów, ale również jedną z ideologicznych podpór systemu kościelnego. Zarówno historia, jak i współczesność dowodzą, że Kościół nie może żyć bez wrogów. Przez
Nietolerancja, agresywne ataki, prowokacje ze strony zwolenników ideologii gender i LGBT próbuje się nam odebrać naszą Polską od 1050 ponad lat chrześcijańską ziemię. Kościół, gdy wskazuje wrogów, odwraca uwagę od własnych niegodziwości. Identyfikuje czające się wokół siły zła, aby samemu zalśnić na tym tle jako nośnik dobra. Stawia się w roli ofiary, krzywdzonej przez wroga, zasługującej na współczucie i wsparcie. I jednocześnie przybiera pozę obrońcy wspólnoty przed wrogiem. Tak więc wierni zwracają się ku Kościołowi, wzmacniając swoją więź z tą instytucją. A instytucja, w oparciu o wykreowaną figurę wroga, buduje swoją pozycję. Na wrogów Kościół wyznacza grupy słabe, mniejszościowe, na przykład mniejszości seksualne, które realnie nie mogą mu zaszkodzić, nawet jeśli miałyby taki zamiar. Przy czym odwraca sytuację. Bo to nie homoseksualiści są jego wrogami, lecz on sam jest do nich wrogo nastawiony od początku swego istnienia. A skoro przez 2000 lat Kościół wciąż sięga po tę nikczemną strategię z korzyścią dla siebie, to znaczy, że jest on instytucją z gruntu niemoralną. Skrajny deficyt moralności jako atrybut systemu kościelnego ujawnia się również w wypowiedzi biskupa Deca. Diabeł szaleje. Są ludzie, którzy pod hasłem oczyszczenia Kościoła chcą zniszczyć Kościół poprzez nagłaśnianie pedofilii. Gdyby Kościół był moralny, traktowałby prawdę jako zbawienną dla siebie i wyzwalającą. Okazuje się jednak, że nagłaśnianie pedofilii, a więc eksponowanie prawdy, szkodzi Kościołowi. Tak jak na przykład ujawnianie prawdy o mafii szkodzi mafii i w żaden sposób jej nie oczyszcza. A więc jeśli zadano by mi pytanie, czy Kościół etycznie wzbogaca nasze życie, odpowiedziałbym. Nie tylko nie wzbogaca, ale wręcz zubaża. Tworzy i pogłębia wrogie podziały, dehumanizuje, dyskryminuje i wyklucza. Zabiega o dominację, przywileje i pieniądze. Ignoruje ofiary swoich pedofilów i stara się ukrywać fakty, które mogłyby osłabić jego pozycję. Kościół, korzystając z wyróżnionego statusu w państwie, autorytetu u wiernych i rozległych możliwości oddziaływania, szeroko rozprzestrzenia swoje demoralizujące postawy i poglądy, co przyczynia się do korozji społecznej moralności. Dlatego uważam, że dobrą receptą dla Polski nie jest chołubienie katolicyzmu, jak chciałby Adam Michnik, lecz raczej działanie na rzecz odłączenia Kościoła od państwa oraz zachęcanie ludzi, by wyzwalali się spod kościelno-religijnej opresji.